Ostatnie półtora roku dla uczniów było trudne. Lekcje przez internet, ograniczony lub uniemożliwiony kontakt z rówieśnikami. Nauczyciele i uczniowie cieszą się na powrót do szkoły. My bardzo tęskniliśmy za dziećmi. Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, ale mamy też informację zwrotną, że dzieci i rodzice też tęskniły bardzo, bardzo za szkołą. Trzeba powiedzieć szczerze, że szkoła żyje wtedy i jakby spełnia swoją rolę i wychowawczą, i edukacyjną, i opiekuńczą, kiedy są w niej dzieci. Porozmawialiśmy oczywiście z dziećmi i zapytaliśmy, czy cieszą się z powrotu do szkoły oraz za czym najbardziej tęskniły. Na przykład kolegów i koleżanek i ogólnie mi brakowało naszego wychowawcy. No i brakowało mi ogólnie wszystkiego. Tobie? Mi brakowało moich nauczycieli i kolegów i koleżanek. Mi brakowało kolegów, koleżanek, brakowało mi szkoły i nauki. Mi tak samo. Brakowało wam szkoły? Tak, tak. Tak. Nie. Nie? Dobra, a tym, którym brakowało, czego brakowało wam najbardziej? Przyjaciół, znajomych, no. No, kolegów. Bardzo chętnie chcę się z nimi spotkać. Tak, na 3 dni będę się cieszyć, ale później już prawdopodobnie nie. Za nią! Za nimi! Czyli za przyjaciółmi, za kolegami? Tak, tak. Nie za kolegami. Za koleżankami? Tak! Trochę tak, trochę nie, ponieważ będę musiała się uczyć, a tak, bo będzie WF i będę mogła się naświetlić. Ja się nie chcę uczyć, tylko wracam bardziej towarzysko. Dyrektor szkoły podstawowej nr 2 przyznała, że przygotowują się już do różnych wydarzeń, które przed pandemią regularnie odbywały się w szkole. Chcemy wrócić do tradycyjnych imprez i uroczystości szkolnych, a także całej organizacji zajęć szkolnych w dwójce, jaka towarzyszyła nam przed pandemią. Planujemy wiele imprez integrujących społeczność szkolną, ale również takich, do których będziemy zapraszać rodziców. A więc na pewno tradycyjnie wszystkie kiermasze świąteczne, bożonarodzeniowe, kiermasze wiosenne, w których tutaj aktywnie uczestniczą dzieci, rodzice, koncert świąteczny w Filharmonii Dolnośląskiej. Dzisiaj w Jeleniej Górze naukę rozpoczęło prawie 12 tysięcy uczniów w 548 oddziałach. Uczniom życzymy wytrwałości, natomiast nauczycielom cierpliwości.